powinni być i tak każdy wierzący potrzebuje takiej odnowy duchowej, tym bardziej my. Rekolekcje to nawet łacińskie słowo wskazuje, ponownie się zebrać, zebrać i myśli, stać się no, takim człowiekiem wewnętrznym, bo czasy nie są łatwe, tym bardziej musimy się sami zdynamizować, zorganizować, żeby później dawać ludziom Boga. Sami musimy na nowo się odnawiać i to jest najprostsza odpowiedź. Potrzebujemy sami odnawiać się, nawracać, żeby później pomagać innym w tym codziennym procesie, jakim jest nawracanie. Rekolekcje są dla kapłana takim czasem, z jednej strony trochę odpoczynku od takich może parafialnych obowiązków, a z drugiej strony to jest okazja, żeby też no, trochę pobyć z Panem Jezusem sam na sam też, na takiej prywatnej adoracji, gdzie nie ma też tych obowiązków parafialnych po prostu, nie? Gdzieś w tle. No, są też prowadzący rekolekcje, którzy pomagają pewne sprawy zrozumieć, uświadomić sobie pewne rzeczy, co jeszcze w swoim życiu trzeba poprawić. No, rekolekcje są takim czasem też, gdzie się dużo rozmawia z innymi kapłanami, nie? Którzy przyjeżdżają z naszej diecezji, z całej Polski, wymiana doświadczeń, także dużo dobrego się dzieje, nie? Dzięki temu możemy też, może nawet szukać nowych rozwiązań jakichś tam duszpasterskich, więc jest to jakaś inspiracja do pracy dalszej na parafii. Po pierwsze, jeśli chodzi o taki dokument Pastores Dawowobis, z którym Jan Paweł II mówi o formacji kapłańskiej, to mówi tam jasno o czasie odnowienia i o tym, że w życiu kapłańskim musi być taki moment, kiedy na nowo przygląda się sobie, swojemu powołaniu, weryfikuje drogę, po której podąża, ale sprawdza, czy rzeczywiście to jest ta droga, którą wyznacza Kościół. No jeżeli brakuje takiego czasu, znam kapłanów, którzy odeszli, bo w swoim życiu, krótko mówiąc, nie znaleźli czasu na to, żeby zatrzymać się i faktycznie przeżyć czas takiego wyłączenia od tych różnych rzeczy, które gdzieś się dzieją na co dzień. Więc to jest czas bardzo ważny, żeby nie powiedzieć, że to jest czas wyjątkowy w całym roku życia kapłańskiego. Zastanawiam się nad znaczeniem tego, co widział, zobaczył wysłanników Korneliusza. Stanie na nim Ojciec Święty Franciszek nam przypomniał, że wszyscy mamy być misjonarzami, więc dla wszystkim są potrzebne, ale myślę, że przede wszystkim tym, którzy są ludźmi święceń i powinni być tymi, którzy idą najgłębiej, najodważniej w głąb życia Bożego, pozwolą się Duchowi Świętemu prowadzić. My wszyscy jesteśmy ludźmi dosyć zabieganymi, nie tylko świeccy, ale i duchowni. Musi być taki czas, kiedy się zaciąga hamulec zajęć i zostaje się bez ruchu. Z tym, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj to jest dla świeckich i duchownych trudny stan. My mamy właśnie taką nadwrażliwość albo nadpobudliwość, że ciągle chcemy coś zrobić, nawet dla Pana Boga uczciwie, ale zrobić to dla Pana Boga. Natomiast rekolekcje są czasem, kiedy się po prostu słucha. Zamilknie na maksymalnie, jak potrafimy zamilknąć, kiedy cały ten czas, cały dzień poświęca się temu zamyśleniu, refleksji i poszukiwaniu. I to jest zasadnicza sprawa. Bardzo są potrzebne. Myślę, że te nawet jeden czas takich 3 dni w roku to nie jest za dużo, ale myślę, że na pewno za mało. Tak się mówiliśmy, że spojrzymy na Kościół w Jerozolimie i zatrzyma się przy tym słowie, które zostało podarowane nam w tych okolicznościach. Dla mnie to są takie karygmatyczne. Nasi rekolekcjoniści, czyli biskupi, biskup Ryś i Dajczak, oni przypominają nam właśnie podstawy. Sięgamy do dziejów apostolskich, do początków Kościoła i dzięki nim uczymy się, jak tworzyć wspólnotę Kościoła w tych miejscach, w których jesteśmy. A odpowiedź jest prozaiczna,
chociaż wciąż trzeba sobie przypominać, to Duch Święty jest tym, który tworzy wspólnotę, trzeba się na Niego otwierać, a Duch Święty z kolei otwiera nas na Jezusa, bo ma taką misję właśnie, aby przypomnieć i prowadzić do Jezusa. I takie jest zadanie tej rekolekcji. Myślę, że przynajmniej ja po sobie odkrywam, że tak jest, że uświadamiam sobie, że to, co może dobrego się zdarzyć w parafii, to nie zależy ode mnie, tylko od Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem i oby jak najlepszym. Zadała Pani pytanie dotyczące dzieł, które dane jest mi podejmować, czy to mobilny konfesjonał, czy na przykład Stadion Młodych, czy Chrześcijańska Księga Rekordów, czy Stołówka dla Biednych. No jest ich dużo, rzeczywiście dużo w ramach fundacji, którą prowadzę. Rekolekcje przede wszystkim pokazują, skąd czerpać siłę. Dzisiaj to, co powiedział biskup Edward, jest tak naprawdę w ogóle przesłaniem dla każdego kapłana. Tam jest życie duchowe, gdzie jest modlitwa. To nie jest tak, że modlitwa im przychodzi łatwo. Walczę o codzienną adorację, walczę o różaniec, walczę o brewiarz. Być może to jest taki etap w życiu duchowym, że muszę o to walczyć, że to nie jest na zasadzie jak cukierek, że otrzymuję coś i po prostu cieszę się jak małym dzieckiem. Wręcz przeciwnie, doświadczam tego, że to mnie kosztuje, ale też widzę wartość, że zasadniczo przychodzę na modlitwę w sytuacji czy w niemocy albo bez światła na daną sprawę, jaką rozwiązać i na tej modlitwie dostaję światło, które jest pomocne tylko na ten kolejny krok. To jest jak manna. Manny się nie dało zatrzymać na kilka dni. No, można, więc myślę, że to jest bardzo ważne odniesienie do naszego życia.